Siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z The Hunter Classic. Dzisiaj materiał, na który zabierałem się od jakiegoś czasu, ponieważ chciałem popolować sobie na tym rezerwacie ze zwyżką. Znajdujemy się na rezerwacie White Hart Island. Wiedziałem o tym materiał, że kiedyś się ukaże i myślę, że to jest dobry moment. Kiedyś oglądając sobie stream w wolnym czasie jednego z community managerów Expansive World grających w The Hunter Classic, wbiłem, grał właśnie na tym rezerwacie i grał sobie właśnie na zwyżce. Zapytałem go, gdzie to zwyżkę posiada i mi pokazał, tak, pokazał mi. Zwyżkę posiadał w tym miejscu. To mnie potem zaskoczyło, okazało się, że grając na serwerach społeczności u różnych ludzi, zauważyłem, że niektórzy też mają w tym miejscu zwyżkę. Nie mam pojęcia, z czego to wynikło, że akurat w tym miejscu, może ktoś historycznie wie dlaczego, tym bardziej, że tutaj jest ambona, ale przyznam się szczerze, że miejscówka jest zacna. Przy czym, ja mam jedną dużą uwagę. Przegrałem tutaj masę sesji, bo grałem sporo, powiem tak, for fun. W ogóle inny jak się odzywa. Mam jedną uwagę. Warto, naprawdę warto nie dawać namiotu od razu przy tej zwyżce. Przynajmniej, nie wiem, no w moim przypadku różnica jest naprawdę spora. Dużo więcej tych zwierząt potem jestem w stanie zwabić. Nie wiem, czy to od razu dla nowych graczy możemy szybko wspomnieć o zwierzętach tu występujących. Mamy tutaj do czynienia z jeleniem wirginijskim, jeleniem czarnogoniastym. Są kojoty, są rysie, są indyki i są wapiti. Chyba nic nie pomijała. Przy czym warto zaznaczyć, że w tym miejscu polując nie spotkamy rysi. One występują z tego co pamiętam na południu, na tej części południowej wyspy, tej mniejszej tak jakby. Tutaj, żeby nie przedłużać, ruszę sobie przed siebie. Ja powiem wam szczerze, mam do ogłoszenia jedną sprawę, dosyć chyba istotną, więc ogłoszę ją, ale już na miejscu. Natomiast jeśli chodzi o bronię, zabierał ze sobą. Emera zabierał głównie na indyki, które spłoszę używając kuszy, ponieważ moją drugą główną bronią będzie kuszo. Dlaczego kusza? Ponieważ kuszo, nie wiem, jakoś dużo lepiej korzysta mi się ze zwyżki. Na zwyżkach, tak? Dlaczego Teen Point? Ponieważ ostatnimi czasy przerzuciłem się właśnie na Teen Pointa, czy Ten Pointa, bo w sumie nie wiem, powiem, ten się powinno mówić. Wynika to pewnie z tego faktu, że kuszę rewersyjną miałem przegraną już masę czasu i wiecie, po prostu przerzucając się na nową broń, o, już coś spłoszyłem. Jest to dla mnie jakieś urozmaicenie na pewno. Przyznam się szczerze, że dosyć mocno polubiłem się z tą bronią cięciwową. A tam... Mamy do czynienia z jakimś odpalonym jeleniem. No cóż, trudno. Tutaj nie będę starał się bawić jakieś skradanie, po prostu przemieszczę się tutaj w to miejsce. No i mam nadzieję, że sesja mi dopisze. Ja trochę niezobowiązująco sobie nagrywam ten materiał, ponieważ jeżeli okaże się, że sesja będzie w miarę, tudzież materiał będzie ciekawy z perspektywy ilości zwierząt, z perspektywy, powiedzmy, jakości tych zwierząt, tak, mając oczywiście na myśli trofea, to podejmę się jej późniejszego montażu i wrzucenia dla was. Natomiast jeżeli sesja będzie słaba, to w wolnym czasie spróbuję sobie powtórzyć ten materiał, nagranie go po prostu, spróbuję nagrać go jeszcze raz i tyle. Poza tym, jeśli chodzi o sprzęt dodatkowy, wapiki na wszystkie zwierzęta to występujące oczywiście mam, ale tak poza tym to nic więcej specjalnego. Kolejne indyki, no widzicie. Jako, że te indyki są dosyć blisko, to nie będę ryzykować, po prostu sobie kucnę, wejdziemy sobie na spokojnie na naszą zwyżkę i tam podejmiemy się próby zwabienia tych indyków, a być może coś ciekawego nam podejdzie. Tutaj mam trzy te bowanki, które wykorzystuję właśnie w tym miejscu. Postanowiłem, że w sytuowie je tutaj po prostu stacjonarnie, one będą tutaj zamocowane po prostu cały czas i często, powiem wam szczerze, wpadam sobie tutaj pograć w for fun na trybie jednoosobowym. Wpadam sobie coś na drugim monitorze, słucham sobie i wabię sobie siedzę. Dosyć przyjemna sprawa, polecam. Przy czym bardzo sprawnie nabijam sobie tutaj zwierzęta występujące, broń. Nie jest, jest naprawdę, naprawdę fajnie. Tutaj zarzucimy sobie ten wabik, bo mamy tutaj kojoty. No i ja bardzo często wykorzystuję ten wabik, bo bardzo fajnie sprawia, że te kojoty po prostu idą powoli, zatrzymują się przy tym wabiku i można oddać bardzo stonowany, perfekcyjny strzał w kierunku. A jeżeli macie farta i na przykład zaczną podchodzić, co się rzadko zdarza, bo jednak kojoty lubią poruszać się stadnie, ale czasami daje to możliwość, że przychodzą pojedynczo, 2-3 sztuki, można ściągnąć je wszystkie na cicho i no po prostu fajna opcja. Ja robię po prostu tak, że indyki stawiam sobie tam, to jest 20 metrów i tą samą odległość z drugiej strony staram się postawić ten wabik, który ma za zadanie zwabić mi kojoty. Mniej więcej 21 metrów, coś takiego i daję sobie go tutaj. I w zasadzie to wszystko.
Resztę swego czasu, praktycznie do końca polowania, staram się spędzić na górze. Staram się nie schodzić, bo często jest tak, że tych zwierząt dookoła jest dosyć sporo. Na przykład schodzicie, chcecie to zebrać, okazuje się, że coś w pobliżu łazi i się płoszy. Ale dobra, wejdźmy sobie już na górę. W ogóle się tak rozgadałem, że nie musiałem przejścia robić. Od momentu rozpoczęcia do przejścia tutaj, co ciekawe. No i tutaj już zaczynamy, ja już zaczynam bawić te indyki, zobaczymy. Tam widziałem samca jakiegoś, więc bardzo mnie to cieszy. Tu też jakieś ślady są, prawdopodobnie też indyków. Więc cóż, działamy, działamy. Zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli chodzi jeszcze o takie szczegóły, które wykorzystuję tutaj, nie pryskam się, nie pryskam się, bo zauważyłem, że nie ma takiej potrzeby. Grałem pryskając się, grałem nie pryskając się i powiem szczerze, że różnicy nie odczuwam. Dużym minusem jest to, działając w sposób taki, jaki ja podejmuję, czyli nie zbierając na bieżąco tych zwierząt poległych, spadają FPS-y. W tym momencie mam 130-140 FPS-ów w tym miejscu. Powiem tak, ta mapa jest strasznie niestabilna. Nie wiem, czy to wynika z mojego sprzętu, czy po prostu ona taka jest, ale czasami wchodząc na ten serwer, a konkretnie na tą mapę, w tym miejscu zaczynam od 80-70 FPS-ów. A na szczęście, tak jak teraz, zaczynam od 130-140, jak wspominałem przed chwilą. No i minusem jest to, że im więcej zwierząt tutaj poległy będzie leżeć, tym te FPS-y zaczną spadać. Mogą osiągnąć nawet taką wartość jak 30. Naprawdę ze 130-140 potrafią spaść do 30. Zobaczcie, jak ten sam model tej zwierzyny jak bardzo wpływa na performance, nie? To też jest dosyć ciekawe. Dlatego ja też mam taką zależność i patrzę na te FPS-y. To jest trochę w ogóle poziom wyżej, nie? Patrzę na FPS-y, bo jeżeli są jakieś dziwne spadki, to czasami ja sobie mogę kalkulować, że dużo zwierzyny jest w okolicy, nie? Tak często mam na przykład na parwach, które też ostatnio jakoś tam sobie raz na tydzień może pójdę i tak dalej. No ale dobra, nie przedłużamy. Ja wam zaraz wspomnę o ogłoszeniu, o którym miałem powiedzieć, ale nie chcę go mówić na samym starcie, bo wiem, że fajnie, żeby usłyszeli to osoby, które są zaangażowane w Huntera, bądź też zaangażowane w oglądanie tych materiałów, więc chwilę wszystko powiem, ale dajmy szansę przyjść tym indykom. Bądź indykowi. Nie wiem, czy tym będzie więcej. Dobra, indyk jest już tutaj przed nami. Ja sobie go na początku oznaczę, co było dosyć sprawne, jak widzicie. I będziemy strzelać tutaj raczej bez skrupułów, na spokojnie. On sobie odleci za rapek. O, a teraz dla odmiany mamy pewnie czarnoogonistego. Jak najbardziej. Tutaj chyba wirginijskich, z tego co pamiętam, nie zaobserwowałem. Oczywiście na niego również wabik zabrałem. Jak najbardziej. Różnie mi wychodzi to strzelanie. Raczej staram się to robić w taki sposób, żeby te indyki padały na miejscu. One oczywiście organy posiadają. Posiadają serce, płuca. I raczej nie jest jakieś trudne trafienie w nie, chociaż mi to różnie wychodzi. Czasami praktycznie wszystko siada, czasami jest gorzej, ale to wiadomo, jak to z polowaniem, graniem w The Hunter Classic. I już mam 103 FPS-y, 104, widzicie? Jedno ciało, nie? O, 110, dobra, nie jest źle. Czekamy teraz na naszego jelenia, zobaczymy, co tam ciekawego podejdzie nam. Polowanie ze zwyżki jest o tyle satysfakcjonujące, że jest spokojne, ale też zawsze jest obarczone taką coś na zasadzie niespodzianki, bo coś się odzywa, coś do nas podchodzi, nie wiemy jeszcze, czy to zwierzę będzie ciekawe, czy nie będzie ciekawe. W ogóle, jeżeli mamy do czynienia właśnie z takimi jeleniami, szczególnie samcami oczywiście, fajnie. Chciałbym kiedyś się wybrać na takie polowanie tutaj w dwie osoby. Oczywiście, jeżeli miałbym to zrobić, to raczej gdzieś indziej. Ja taką zwyżkę jeszcze dwuosobowo posiadam, więc jeżeli ktoś tutaj doświadczony, grający The Hunter Classic chciałby mi ze mną się podzielić właśnie takim miejscem, na jakimś oczywiście innym rezerwacie, bo nie mówię tutaj White Hart Island, ale na jakichś takich częściej uczęszczanych, jak na przykład Red Feather Falls, czy może Hirschfelden, czy może Timbergold, Waldeswa. Te raczej cztery, bo one są przeze mnie najczęściej użytkowane. To bardzo chętnie przygardzę taką opinię, bo ten sprzęt jest po prostu nieużywany przeze mnie, więc szkoda, żeby się marnował. Chyba go widzę tam. Zrobimy tak, zmienimy sobie miejsce. I rzucimy sobie okiem. Owszem, już widzę ciało, więc tutaj do nas coś podchodzi. Zobaczmy sobie szacunkowo tutaj. Oczywiście się zatrzymał idealnie na za drzewem. Ok. Odezwał się. Spoko. Od razu ci kolego bardzo chętnie odpowiem. Taki średniak z tego co widzę. 40 metrów. Myślę, że mogę spokojnie spróbować oddać strzał, bo stoi bardzo fajnie.
jak najbardziej. Dobra, mamy indyka, mamy sobie jelenia i na szczęście samca, więc mogę wspomnieć o rzeczy, o której miałem powiedzieć. Wiorówki. W opisie znajdziecie adres do serwera Discord. Przy czym zaznaczam dwie ważne od razu rzeczy. Serwer nie jest mój i serwer nie będzie wykorzystywany jako serwer, że będziemy tam, nie wiem, udostępniać swoje zdobycze. Inne takie. Ten serwer będzie wykorzystywany do zbiorówek. Nie wiem, czy w ten weekend uda mi się to ogarnąć, natomiast chciałbym, żebyście tam zaczęli już dołączać, żebyście byli po prostu kolokwialnie mówiąc pod ręką. Chodzi o to, żeby jeżeli ja będę miał czas, chociaż w ten weekend może być ciężko, bo będę miał trochę ludzi, że tak powiem, na bazie, więc może się nie udać. Ale najważniejsze będzie to, że w razie czego mogę szybko puścić info i osoby, które będą chętne podjęcia się ze mną polowania zbiorowego, będą mogły po prostu dołączyć tu i teraz, tak? Więc zapraszam. Na ten moment jest to serwer tego typu. I zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. Może go kiedyś przerobimy na coś ciekawszego. Na razie on będzie miał taką formę, o jakiej wspomniałem. No i żeby nie było, będzie pewnego rodzaju selekcja. Będzie coś na zasadzie rozmowy, że ja się zapytał, ile macie lat? Czy macie doświadczenia z Hunterem, żebyśmy nie mieli. Są unikne sytuacje, że będziemy mieć, wiecie, do czynienia zbierzemy grupę, która będzie totalnie nie ogarniała, bo jednak zależy mi, żeby to potem nagrać, wrzucić w jakiś fajny sposób, zmontować i żeby ludzie też mieli coś ciekawego do zobaczenia. Zanim zostaniecie przypisani tak jakby do teamu aktualnego na tamten moment, to muszę zobaczyć. Muszę was przesłuchać, ale spokojnie, to tak wiecie. Nie trzeba się stresować. Zabawmy sobie wabikiem lokalizującym. I jak miło, są indyczki. Kolejne indyki. Po raz kolejny samiec. Tak jak myślałem, znajduje się na polanie. Od razu przełącza się tutaj na tą stronę i oczywiście wabię go, nie? Jeśli chodzi o indyki i w ogóle o zwierzęta tutaj, no to praktycznie z każdej strony można się spodziewać tego, że coś może podejść, coś się odezwać, więc ja czasami używam tego wabika na kojoty też tak po prostu, oj, bardzo często przylatują. Teraz staram się raczej, wiecie, wycisnąć to, co aktualnie łazi, do czego jestem pewien, czyli tak, na przykład ten indyk, czy tam wcześniej ten jeleń, natomiast jak już jest cisza, nic nie łazi, no to wtedy używam wabiku po prostu tak o, nie? Próbując jeszcze coś wyciągnąć. Indyk jest już w odległości pozwalającej go usłyszeć. Prawdopodobnie wyjdzie mniej więcej w sposób, w jaki mieliśmy to w przypadku tego pierwszego. I raczej wydaje mi się, że porusza się w pojedynkę. No, witam pana. Nareszcie pan dotarł do celu. Powiem panu, że trochę panu to zajęło. Naprawdę, poczekałem sobie trochę na niego. Nie kłapił się tak szybko przecież, jak miało to miejsce przy tym pierwszym. Ale na szczęście już tutaj jest. Co ty martwi mnie to, że totalnie nic nie słychać poza nim, więc już nie będę zmuszony powtórzyć to. No ale dobra, no na razie lecimy jak lecimy. Szkoda było to powtarzać. Tutaj już pewny strzał. Mamy trzecia sztuka. Samice mamy tutaj na horyzoncie. Powoli przymierza się, aby tutaj podejść. Co jakieś 60 metrów. No i to jest ta, która się odzywa. Wydaje mi się, że poza nią nic tu więcej nie idzie, niestety. Co jest trochę słabym wynikiem, ponieważ z reguły bywało więcej tych zwierząt. 55, powiadasz. 50. A cyk na sobie. Dłuższy okresie prób wabienia i idzie do mnie samiec, ale mimo wszystko sesja jest fatalna, bo minęło już dużo czasu i mam na koncie tylko 4 sztuki. Powiem szczerze, dawno tak fatalnej sesji nie miałem. Nie chciałbym stawiać na stratę tego filmu, ale niestety, no jest słabo. Robiło się ciut delikatnie ciekawiej z tego względu, że jest ich więcej, ponieważ wyskoczyło mi zmiana tak zwanego tropu, nie? Więc na pewno jeszcze jakiś idzie też samiec. I teraz kwestia tego, czy uda mi się powalić tego pierwszego indora, zanim tamten się zorientuje, albo ewentualnie usłyszy mój strzał, więc liczę na to, że jak najszybciej ten pierwszy podejdzie, on jest już w miarę blisko, bo słyszałem gdzieś szepot skrzydeł. Dobra, patrzcie, bo mamy go tutaj. Już sobie tutaj stał, nawet go nie zauważyłem. I on już się będzie kierował bezpośrednio. No panie, ruszaj się, nie ma czasu. Skręcaj tam do kolegów. Już.
Ak już nie do mnie, czemu do mnie? No i dwa koło siebie. Ale beznadziejnie, no musiały przyjść razem. Kurde, tyle czasu szedł ten jeden i jeszcze ten zdążył go dogonić. Ten w ogóle się nie zorientował, że to są bałwanki, idzie w moją stronę. Tragedia. Tu idzie kolejny. No dobra, rozegramy to tak, że będziemy strzec Heimera, bo tutaj nie ma co inaczej tego rozegrać. Pozwolimy podejść jeszcze temu. Nie wiem, czy to sam jest, to już chyba samica, tak. I rozegramy to właśnie w ten sposób. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Mam nadzieję, że dwa ściągnę. Chociaż jak ona wystrzeli gdzieś tam w stronę lasu, to może być różnie. Mam jeszcze ten. Dobra, mam cię, ja pierdzielę. Chciałem nagrać te materiale, pozyskanie przynajmniej 10 sztuk. Co mamy? Powiedzmy 7, tak? Nie jest najgorzej. Co do FPS-ów, to już spadły do 60. Więc cóż, zobaczymy, jak będzie kwestia teraz ze spróbowaniem lokalizacji kolejnych sztuk. Może gdzieś dalej coś jeszcze się odezwie? Niestety nie. Jest i on. Udało mi się jeszcze zwabić jednego samca indyka. Jest to nasza ósma sztuka. Szkoda, że nie jestem w stanie pokazać wam potencjału tego miejsca, ponieważ spokojnie strzelałem tutaj dwa albo nawet trzy razy więcej zwierząt. Tutaj będziemy mieć zaledwie ósmą. No jeszcze chwilę tu posiedzę, ale jestem już tu ponad godzinę, więc nie mogę sobie za bardzo pozwolić na dłuższą zabawę. O, coś nowego, właśnie. Mamy znowu czerwonego genestego gdzieś tam dalej. Pewnie zwabmy go, spróbujmy uderzyć chociaż te 10 sztuk, może się uda. Taki miałem plan minimum, więc jeżeli udałoby mi się go zrealizować, to byłoby w miarę spoko. Szkoda, że nie ukazały się żadne wapiti, bo ich też często bywa sporo. Szkoda, że nie odezwały się i nie ukazały żadne kojoty. Ich też sporo razy bawiłem, niestety żaden nie dał się zwabić, pewnie, no żaden po prostu nie był w okolicy, nie, więc niestety. To jeszcze doszedł do nas ten jeleń, mam nadzieję, że przyjdzie tutaj, może będzie jakiś ciekawy. No i cóż, może któryś indyk nadrobi swoją, nie wiem, punktację CSS czy coś takiego. Wizualnie ciężko to określić niestety, ale kto wie, zobaczymy. O cholera. Patrzcie, kto tu przyszedł. Mamy tu samicę. Razy sobie ją pozwolę 30 metrów walnąć, bo gdzieś niedaleko jest nadal ten samiec, tutaj, który tutaj się kieruje. No i niestety usłyszał strzał. Na nieszczęście. Ja pierdzielę, ja to mam farta, po prostu niesamowitego. Akurat, kurde, wszystko przychodzi raz, naraz. Jedynym pocieszeniem może być to, że jeszcze drugi się gdzieś odezwał, chyba gdzieś z tamtego kierunku, nie zdążyłem zlokalizować. Tak, gdzieś tam. Gdzieś tutaj, sobie pozwolę zaznaczyć i go zwabić. No szkoda, szkoda, bo się troszeczkę zaczęło rozkręcać, a tu niestety jedną sztukę straciliśmy. Ale w ramach rekompensaty dostaniemy coś tam. Ten wydawał się w miarę ładny taki, nie? Znaczy, że ten co podejdzie to będzie tragedia, no ale zawsze to lepiej cokolwiek niż nic. Zbliża się do nas ten samiec, jak widzicie. Niestety, no wydaje mi się, że ten jest słabszy, to co tam nam niestety uciekł. Co prawda widziałem go przez moment tylko, jak tam uciekał między drzewami. Już mam 50 FPS-ów poniżej. Tragedia. Jak tak macham celownikiem, to zresztą widać, jak to dziwnie ciężko chodzi. Gdzieś tutaj przyleciał, zresztą sobie na nagraniu jeszcze pewnie rzucę okiem, o ile to będę wrzucał. Natomiast tutaj, no, będziemy zaraz strzelać mniej więcej jak tutaj będzie się znajdował. Jeszcze zdążył oddać głos. O. Jeszcze troszeczkę determinacji, bo poświęciłem chwilę. Jestem już tu ile? Zobaczmy. Będzie za chwilę 2 godziny jak tu jestem na tym rezerwacie. To 2 godziny realu oczywiście. I idzie do mnie byk. Jest spora szansa, że jest to byk, który nam uciekł, bo jest dosyć ładny. No właśnie, tutaj nam się wyłania. Przechodzi z tamtego kierunku, gdzie się spłoszył potencjalnie, więc chyba po prostu ten się ogarnął.
to jest ten sam i dał się ponownie zwabić. Mam nadzieję, że uda mi się go powalić tutaj na miejscu i zakończymy sobie ten materiał. I myślę, że no mam nadzieję, że się wam podobał, że tych zwierząt jednak trochę udało mi się uzbierać, oczywiście poświęcając troszeczkę więcej czasu. No ale jak wiadomo, sesja sesji nierówna, różnie bywa. 20 metrów. I cyk. No to co, pozwolicie, że przejdziemy sobie do ostatniego etapu, czyli zebrania tego wszystkiego. Trochę tutaj tego jest w różnych odległościach. Tam muszę pamiętać o tym indyku, co tam jeszcze go złapałem. Czynimy sobie może od niego. 160, całkiem przyzwoity. Całkiem przyzwoity, rekordowe koło 200, więc jak... albo 200, coś takiego, więc bardzo ładny. Okej, zbieram to łanie. Oczywiście nic specjalnego, to tylko łania. Tutaj mamy samca, którego wyjęliśmy z hemera. A nie, to jest samica, okej. Okay. Tak jest, jak najbardziej samica, która została wyciągnięta hemerem. Chociaż nie, to nie jest ta, co z hemera dostała. Jak dobrze pamiętam. Jeszcze ja już sam nie wiem. Byczek z początku rozgrywki. 116. Indyk zdecydowanie samiec, zobaczmy, dostał w lewe płuco. 41,54. No taki sobie. Kolejny samiec na drodze. Zobaczmy tego, może ciekawszy. No, podobny wynik też 40. Troszeczkę mniej niż tamten 60 CSS. Tutaj mamy samice. O, patrzcie, jeszcze się odzywają, co ciekawe. To jest chyba ten idealnie wyciągnięta i zostały nam tylko te znajdujące się w pobliżu zwyżki. 7 sztuk na koncie. Tu mamy jeszcze 4, więc finalnie mój plan minimum został wypalony, niestety kosztem poświęconego czasu, ale o tym już mówiłem. Zobaczmy tego, dostał w serce. No najładniejsze z tych wszystkich, 46,54. Okej, okay, pozostałe dwa samce. Najciekawszy, 54,20, 94 CSS. I ciekawsze samce, kto był ciekawy, to 72, więc tutaj jeszcze kawał drogi do tego, żeby złapać coś topowego, ale no. Byk. 112, 63 CSS i ostatni indyk. O, też ciekawe w serce dostał. No, najsłabszy niestety, 31,46. Dobra, kończymy to. Jeżeli byście tam psa słyszeli, to sorry. Jeszcze oczywiście nie zapomnę zabrać sobie babika. Z mojej strony za wszystko, dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w kolejnych materiałach z The Hunter Classic. Trzymajcie się, cześć.